Witam serdecznie. Dzisiaj taki niby prosty, bym powiedział, temat płytki w garażu. Ale jeśli w tym garażu, prawie na środku jest odpływ płytki 60, to już nie robi się tak prosto i bezproblemowo. Ja to rozwiązałem tak. Przerysowałem linię na środku garażu. Podzieliłem po prostu garaż na połowę. Zaznaczyłem, w którym miejscu jest odpływ i po przekątnej po prostu przerysowałem linię. O, i tak to wygląda teraz. No same tam docinki to będę robił na bieżąco i dorysuję, jak już będę miał całość zrobioną. No i teraz co? No, pozostaje mi w tej kolejności, w której mam ułożone te płytki, rozebrać to. Docinać to oczywiście, no to nie można ciąć na sucho, dlatego że to musi być w tym miejscu, gdzie kreska, musi być fuga. A przecięcie maszynką na sucho nie spowoduje tej fugi, więc no co, no maszyna jest, chęci są, więc zaczynamy. No już zacząłem powoli składać klocki Lego. Powiem, dosyć mi to ładnie wychodzi. Fuga. Nie, w całości to już ma taki, powiedzmy, zarys koperty. Nabiera to wyglądu. Idzie teraz to poskładać z tymi spadkami. Nie robią się problemy. Także tylko ciąć parę godzin i połowa będzie. No, jakieś ujęcie wrzucę jeszcze jak zrobię drugą część. Później jak to w całości wygląda. No, podłogę udało się skończyć. W całości ładnie się to prezentuje. Zaraz pokażę, jak ja to ścinam i czym szlifuję, żeby to ładnie wyglądało. No tutaj mam taki przykładowy kawałek z zarysowaną linią i pokażę, jak się to ładnie tnie i szlifuje. No i nawet kawałki pod takim ostrym kątem minimalnie jest poszczerbiony, ale to nie jest problem. Bierzemy taki sprzęt. Płytka jak oryginał. No a do cięcia cokolików, bo to jest tarcza gruba, ona robi 2 mm. Dokładnie tyle, ile mi trzeba było na fugę. A na cokoliki tu pokażę taką specjalną cienką tarczę,
A zademonstruję kilka cokolików. No to jest właśnie taka tarcza, bardzo cieniutka do cięcia wzdłużnego. Tam jest założona tarcza do cięcia pod kątem 45 stopni, jest grubsza. Ta widać jest cieniutka i tym się ładnie tnie już. Widać, że parę płytek ucięła, niedużo zostało jeszcze z pieka, ale jeszcze trochę jest, także zakładamy i będziemy ciąć te cokoliki. Oczywiście kierunek ważny. Mamy tu takie ścinki, cokolwiek im mają być około 10 cm. Zobaczymy, odblokować. Powiedzmy, jest 10 cm.
cokolwiek. Mamy idealne. To oczywiście minimalnie od góry, od dołu tak pójdzie silikon. Trzeba przyszlifować. I tak to mniej więcej wygląda.